że ludzie czasem muszą robić złe rzeczy. Cześć, z tej strony podcast Czysta Kultura, za mikrofonem Grzegorz i po raz pierwszy na naszych łamach. Krzychu. No właściwie na łamach, na antenie bardziej, nie? Na antenie, dokładnie. Tak. Na naszym kanale, bo nadajemy w internecie. Dzisiaj trochę tematycznie, a mianowicie będziemy rozmawiać o drugim sezonie Watahy. I teraz pytanie od razu za 100 punktów. Czy twoim zdaniem Wataha to jest najlepszy polski serial ostatnich lat? No ostatnich lat, czyli tak według ciebie. Wiesz co, to jakby jeden z najlepszych, ale nie najlepszy, tak? Może tak to powiem, bo jakby na bieżąco leci Belfer, tak? Albo pierwszy sezon, tak? Więc uważam, że on jest, ta pierwszy sezon Belfra był nieco lepszy, przynajmniej jak dla mnie. A jak miałbyś na przykład zestawić, bo to są właściwie z jednej stajni by były, Pakt i Watahę, to gdzie byś wyżej dał? Ale jakby mówił... Nie, w całości liczmy. To Watahę w całości lepsza, tak? Watahę w całości lepsza. Watahę w całości lepsza jako wątek cały pociągnięty, no ale Pakt też był dobry, tak? Nie można się przyczepić do czegoś. Moim zdaniem zaś Watahę to jest właściwie, nie wiem, tak licząc powiedzmy, nie wiem, 10 ostatnich lat, no tak już pi razy drzwi. Ale to jakby od czego się odnosisz pi razy od tych drzwi. 10 lat, jakby od czegoś najlepszego? W sensie, nie, co było mówię tylko o polskich serialach. No tak, ale to co było jakby według ciebie najlepsze? Przed Watahą. Nie, właśnie w tym układzie o tym mówię, że nie przychodzi mi na nic z tych ostatnich lat lepszego niż właśnie Watahę, szczególnie ten drugi sezon. Ale w takim jakby stylu kryminalnym, tak? Czy... Ogólnie. No. Ogólnie biorę. Pak był dobry, ale pierwszy sezon szczególnie, drugi był słabszy. Bo wdali się za bardzo w politykę już w sumie trochę i jakby ten wątek nie odstawał trochę od pierwszego, tak? Dobra była też ekipa, a nie wiem czy to się mieści jeszcze w dekadzie, czy już było trochę dalej? Nie no, to było gdzieś na przełomie chyba 2002, 2003. To trochę dalej. Ale jak miałbym wskazać taki serial, który został zrobiony w takim już typowo hollywoodzkim stylu, którego wiesz, nie musimy się wstydzić gdzieś tam za granicą i że można go spokojnie eksportować. Zresztą pierwszy sezon chyba Watahy poszedł gdzieś dalej, bo to była produkcja, produkcja międzynarodowa. Tak, a teraz drugi sezon był chyba nawet do... Też pójdzie, no. 17 krajów tak. Emitowany jakoś, tak? Tak. I to w tym samym czasie, kiedy była premiera polska. Więc chyba odniósł jakiś sukces sam w szerszym jakby zainteresowaniu. To, wiesz, o tym mówię, nie? Że nie musimy się takich rzeczy wstydzić, że o, no to polskie, no to, no to wiesz, to będzie kicha albo słaby film, nie? To moim zdaniem jest mega, mega dobra produkcja. I ja postawię taką tezę, że drugi sezon jest lepszy od pierwszego. Co ty na to? Nie, one są chyba na równi. To jakby wątkowo są strasznie, jakby oba sezony mi się podobały, więc... Jakby nie będę porównywał tego, czy jest lepszy, czy gorszy, znaczy, bo oba były dobre. Ja spotkałem się z takimi głosami, bo poczytałem trochę gdzieś tam, wiesz, researchując pod odcinek, że wielu ludziom, o wielu internautom, nie spodobało się zakończenie jedynki, że ono było tak mega niejasne i otwarte, no właśnie... że z jednej strony zostawiało ci dużo tych furtek, ale z drugiej strony nie pozamykało praktycznie żadnego tematu. I to ludzi trochę wkurzało. No i teraz pytanie było, czy będzie drugi sezon, czy nie. Ja pamiętam, że niedługo po tym, jak się jedynka skończyła, ja postowałem do HBO Polska, czy będzie drugi sezon, czy mają w ogóle w planach. I oni mi wtedy odpisali, że nie wiadomo, że dostają sygnały, ale teraz to się proszę delektować drugim sezonem Paktu. I było też coś w pewnym momencie tak chyba, że to publiczna miała drugi sezon zrobić Watahy. Były takie plany chyba nawet, że oni chcieli... Że chcieli przejąć w ogóle ten temat. Wykupić, ale tak. To umarło gdzieś w ogóle. Potem nie było jakby tego tematu. No i może dobrze, bo jak widzę, że publiczna robi ten swój serial taki, który miał być polski. Na Grę o Tron, tak? Coś... O Boże. No grało coś tam, tak. Czy masakra. No, gdzieś tam za Kazimierza Wielkiego, nie? To jakby wracając do tematu. Poboczny wątek, no ale fajnie, bo wiesz, po czterech, pięciu latach, tak? Czy po czterech chyba, tak? No i tak, tak. Wraca drugi sezon, na który faktycznie dużo ludzi czekało, to... Był straszny hype, wielu ludzi się jarało, że o kurde, wraca mega serial. Więc teraz wiesz, wybór był taki, albo oni do tego poziomu dorównają, albo będzie klapa. A moim zdaniem
podnieśli poprzeczkę jeszcze wyżej. Znaczy spełnili chyba oczekiwania wszystkich, którzy czekali na drugi sezon, tak? Bo... No jak dla mnie, każdy odcinek był po prostu tak taki w napięciu trzymał, że no nie, naprawdę, dali radę. Ale chociaż tak jak mówisz, podnieśli ten poziom jeszcze wyżej. Wiesz, plus te jedno, oczywiście wiadomo, tam Bieszczady, krajobrazy, to jest wszystko super, nie? To robi klimat tego filmu, ale w odróżnieniu od jedynki mam takie wrażenie, że bardziej się postarali, jeśli chodzi o zarys bohaterów, bo w pierwszej był Rebrow, taką wyrazistą postacią, a moim zdaniem w tej dwójce są właściwie dwie główne postacie. Rebrow i ta Dobosz, prokurator, no Dobosz. I tak. Pokazali ją tak, wiesz, jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Tak. Nie od sprawy, tylko takiej... No jest ta, jest ta kreacja bohatera, pokazanie jej życia, różnych przeżyć, super, moim zdaniem super. Znaczy, jak dla mnie to ona tam chyba zagrała najlepszą rolę. No i mówię, nie? To tak dwoje głównych bohaterów trochę, nie? No bo jakby się wszystko wokół niej kręciło, tak? Bo nie chcę, nie wiem, spoilerować już jakieś, ktoś nie oglądał jeszcze. Spoiler. No, to może nie rozwijając tego tematu, nie? No to ona była jakby w głównym centrum tej serii drugiej, tak? Wokół niej się to wszystko kręciło. Bardzo. Jest fajna kreacja, tak. I też, tak jak mówisz, moim zdaniem ona się nazywa Aleksandra Popławska, główna aktorka. Tak. Dobrze mówię. Tak. Że to chyba jest jedna z jej takich najmocniejszych ról w karierze. W sumie to jest młoda kobieta jeszcze, nie? Ale no. I też lepszą rolę dostał chyba Leszek Lichota, że mógł trochę się bardziej wykazać, trochę poskakać po tych górach, trochę z bronią. No, ale w jedynce też coś takiego gnoja grało, takiego hama. No, ale też zwróć uwagę, że na przykład w pierwszej części był strasznie taki, był, wiesz, obiektyw skierowany na tą Straż Graniczną, a w drugiej części, w drugim sezonie, ta Straż Graniczna gdzieś była tłem do wydarzeń. Znaczy, nie była tak mocno. W drugim sezonie ta Straż Graniczna była pokazana jak takie... No jest taki background trochę, nie? No, że oni wszyscy są tacy przekupni, że to w ogóle każdy bierze, tak? To w taki trochę w tym gorszym stylu ich pokazali, no ale oni nie byli jakby tym głównym wątkiem, tak? Chociaż, na przykład, jak mówiliśmy o tych pierwszoplanowych rolach, to też wydaje mi się, że taką dość mocną stroną drugiego sezonu jest to, że są też wyraziste postacie z drugiego planu. Komendant, ten, który jest grany przez Andrzeja Zielińskiego, super. Tak, Markowski. Mega taka niejasna postać, nie wiadomo. I ten cały policjant z TBS-u, którego gra Damiński. Ten, który grał w Belfrze. Mega rola w Belfrze i moim zdaniem tu też. I szkoda, że ta rola tego agenta z TBS-u nie była tak bardziej, nie? Rozwinięta. No ale to właśnie chyba o to chodziło, tak? No żeby on z przyczajki trochę może. Żeby ona nie była za bardzo, tak? Też moim zdaniem to jest na tyle fajny aktor, wyrazisty, że wiesz, jemu takie role jak najbardziej, nie? Dodajże Damiński, tak? Jak dobrze pamiętam z nazwiska. Tak, Grzegorz Damiński. No, mega rola w Elfrze, to trzeba przyznać. Nie wiem, też mam takie wrażenie. Ale w sumie my jesteśmy na świeżo po tym nie wiem, sezonie. Czy też masz takie jakieś odczucie, że w tym sezonie jakby... Bo ja to gdzieś były takie... Oglądałem jakiegoś takiego streama właśnie z aktorami, od razu po pierwszym odcinku. I oni powiedzieli, że więcej jakby użyli dronów w tej drugim sezonie do pokazywania całego krajobrazu tych Bieszczadów, tak? Nie, no to... Znaczy było to bardziej chyba, tak z lotu ptaka właśnie widać to wszystko, jak to wygląda, tak? Klimat mega, to w ogóle... No bo jakbyś tak popatrzał gdzieś na jakieś seriale czy coś, no to właściwie z Bieszczadami no, konkurować ciężko. No to znaczy masz, w ogóle taki wątek takie... Straży Granicznej to nigdy chyba nie był poruszany, nie wiem, w jakim serialu. Nie pamiętam, żeby było coś takiego. No chyba nie. Nie przypominam sobie. No wątek wątkiem, tylko trzeba go też dobrze jakoś, wiesz, przekuć, nie? Na dobrą serię. No, to, że akurat taka była długa przerwa, to nie było tak, że oni gonili rok po roku, że musi wyjść sezon, to też wpłynęło na to, że ten scenariusz był fajnie napisany, że te zagadki były dobrze przygotowane. Znaczy, że miało to jakby powiązanie z pierwszym sezonem, ten drugi tak, był zgrany. Tak, ale że scenariusz był, wiesz, tak jakbyś, no nie wiem, teraz będziemy za pewnie jakiś czas robić też podsumowanie drugiego sezonu Belfra. No i też go jakby spleciemy z pierwszym. Ja jestem bardziej krytyczny, ty jesteś bardziej na tak, a jakby tylko nawiązując na chwilkę, to mi się wydaje, że jakbym porównał sobie dialogi i scenariusz
z Belfra, który wychodzi właściwie rok po roku, a Wataha, która jest przygotowywana tam, wiesz, pieczołowicie przez 3-4 lata, jest kolosalna różnica. No, tylko... Mimo, że oba seriale mają taki sam potencjał, nie? Że jakby... Fanbase z pierwszego sezonu, no. Wataha jakby ma chyba jakiś większy rozmach, tak? W sensie... Tak, no. I nie wiem, czy budżetowo, ale też po prostu ma większy, tak, jeżeli chodzi o jakby zarys tego całego obszaru, tak, żeby to wątkowo też ogarnąć. No, na pewno mają Belfer jednak większy teraz potencjał, nie? Dzieje się to jakby w jednym mieście, tak wszystko, jakby na właściwie tam skupia się to wszystko w jednym miejscu, a tutaj to jest rozłożone po tych lasach, tak, wszędzie, po tych górach, to jednak jest duży obszar i jakby też w dwóch krajach się to dzieje, tak, bo jest ta Ukraina, tam dużo wątków jest też, więc nie można też porównywać tego jako konkurujące seriale, bo... Nie w tym sensie. Może jako polskie seriale, ja to... jako najlepsze seriale w tym roku, o. W swoich kategoriach to ja patrzę mniej więcej, jak to fabularnie wygląda, bo dla mnie film nawet jeśli jest jakiś gorszy montaż, nawet jeśli gdzieś tam ta intryga jest szyta trochę grubszymi nićmi, to ja muszę, wiesz, czuć fabularnie, że to jest fajne, że ktoś mi, wiesz, głupoty nie wciska i nie robi, wiesz, z widza kretyna, że proponują mu jakąś prostą sprawę, prostą, wiesz, fabułę, którą prostą zagadkę. Się po drugim odcinku już, ja tak, tego nie lubię. I widać, że na przykład w Watasze ta fabuła, ta zagadka, ta intryga, to wszystko nie było takie, że wiesz od razu. Znaczy, ja byłem na końcu zaskoczony akurat. Ale miało to ręce i nogi. Tak, tylko że to jakby się w ostatnim finałowym odcinku wszystko się rozwiązuje, tak? I... O, to a propos jeszcze właśnie zakończenia, to mega, mega rola drugoplanowa tego prokuratora całego, który nadzorował Dobosz, nie? Tu już nie będziemy spoilerować, no, ale naprawdę fajna rola. Tak, no, znaczy tam dużo było takich jakby postaci drugoplanowych, które wnosiły dużo do wątku, tak? Bo i był ten jego kolega Rebrawa Łuczak, tak? On też dosyć... Dobre, znaczy nie włączał się już chyba aż tyle, co w pierwszym sezonie, ale też dał radę jakby wątkowo. No, sympatycznie, bo tak naprawdę do samego końca nie wiedziałeś... Czy on jest po dobrej stronie, czy po... Kto? Łuczak? No, czasami były takie zawahania, że czy on pomaga mu, ma jakiś interes w tym, czy... Nie, to ja akurat myślałem, że on jest tak, wiesz, akurat przyjaciel na dobre i na złe. A w sensie nie wiedziałem, o co chodzi w kwestii o zakończenie, nie? Bo na końcu się okazało, co oni tam przemycali. Ale mówisz tak, o pierwszym sezonie? O drugim. Co przemycali? Co się okazało w tej ostatniej scenie na moście? Tak. Spoiler, tak, dokładnie. Że przemycali te chemikalia, nie? Te odpady ponuklearne. No to ja dopiero potem patrzę, no to o, faktycznie o to chodzi. W życiu bym w ogóle to nie wpadł. Znaczy, ja domyślałem się, że chodzi o broń, narkotyki. O przemyt ludzi, o narkotyki, takie rzeczy, nie? Prostytucja jakaś do Niemiec potem, czy w tych desen. Ciężko, znaczy był potem taki moment, kiedy, właśnie spoiler, kiedy ten dzieciak właśnie mówił, że oni mieli strasznie ciężkie plecaki i że nie pozwalali nosić im, więc to już dawało do zastanowienia. Nie, kurde, co tam może być takiego ciężkiego, nie? Narkotyki czy tam nie są aż takie ciężkie, żeby to, chyba że to po 10 kilo ich na wory dawali, ale to wątpię. Więc... Mam jeszcze takie spostrzeżenie, nie wiem, czy gdzieś też to dostrzegłeś, bo to jest właściwie serial na czasie, tak? I fajnie jest to, że on czerpie z takich wątków bieżących. Bieżących wydarzeń, bo masz wątek uchodźców. No, to jest bieżący jak najbardziej. Gdzie wiadomo, jest gorący temat, tak? Może nie imigrantów, bo chodzi o uchodźców z Ukrainy bardziej. I masz wątek, myślę, że nie nacjonalizmu, bo sam nacjonalizm jakby sam w sobie to nie jest zła idea, bo promujesz coś własnego, ale tu masz taki wątek ksenofobii i szowinizmu strasznego. Tak. Czyli takiej tej najbardziej skrajnej odmiany nacjonalizmu, nie? O, może w ten sposób. To jest taki najbardziej oddany jakby sprawie, o może. Że ale też ten najgorszy, bo to jest najgorszy, nie? Szowinizm i ksenofobia. No ale tak. To są najgorsze. To nie ma co się ukrywać, że tak nie jest, bo tak na pewno jest. No i właśnie fajnie, że to czerpie z takich, że wiesz, nie jest od czapy jakiś wątek, co by się na tej granicy, nie wiem, że tam przemycają, nie wiadomo co, jakiś uran, kurwa, kosmiczny, czy coś, wiesz? Znaczy, wątek z czapy. Ja myślę, że jak oni ten serial robili, to musieli mieć jakiś research, tak, że wybadać, jakie są nastroje tam w ogóle panują przy granicy. No to tak z niczego to się nie wzięło pewnie. No ale czerpanie z takich aktualnych rzeczy jest jak najbardziej. Tu wiesz,
po pierwsze dodaje to wiarygodności samemu serialowi, a po drugie, tak mi się wydaje, nie jestem aktorem, ale tak zakładam, że pozwala aktorom lepiej wczuć się w klimat tego, bo jakby nawet poza planem zdjęciowym oni też gdzieś mają styczność z tym, bo to się w wiadomościach przewija, bo są te wątki, nie? Tak, tak. Że to nie jest jakiś... I też mogą sami gdzieś tam swój pogląd wlać w tą rolę, nie? To jest fajne. Także tym bardziej i Popławska i Lichota, moim zdaniem, na wysokości zadania stanęli. Fajnie jest też, że w drugim sezonie był Grzywa, bo właściwie... Znaczy, jakby wokół tego się kręciła cała historia, tak? Bo, no nie no, to musiał być. No ale jak zaczynałeś drugi sezon, to właściwie było tak, nie było. Nawet ale jak się topy... kończył się pierwszy sezon, tak? Tak, tak, tak. No to wiedzieliśmy, że on żyje. Że... Ale jak zaczynał się drugi, to nie zawsze było go wymieniane, nie było go w napisach. No bo on nie grał w pierwszych odcinkach, tak? Oni jakby tym się zasugerowali, że ten, kto gra w danym odcinku, to będzie pokazywany w napisach. No i to właśnie to dobrze, bo nie zdradzało jakby tego, że on pojawił się tam na trzy odcinki dalej. Na początku miałeś nakreślone bardzo wyraźnie, że on zginął, nie? Gdzieś tam w Dniestrze się utopił. Tak, tak. No ale to, taki to, był to, motyw. To jakoś wydawała się historia mała prawdopodobna, tak, że on się tam zabił. Jakby mógł się zabić, to by się zastrzelił wtedy tam w tych kamieniołomach, tak? Jak ktoś nie oglądał jeszcze pierwszego sezonu. Nie, to już z pierwszego sezonu to już żadne spoilery, bo to było 4 lata temu, można swobodnie mówić. Jak to, on by się już wtedy tam zastrzelił, tak? Więc on by nie uciekał na Ukrainę. To w ogóle, to mi się nie trzymało kupy się w ogóle ta historia, że on się tam utopił. Tym bardziej, że on był takim cwaniaczkiem. Który w całości gdzieś tam potem trochę się odkupił. Znaczy, on to wszystko, nie wiem czy pamiętasz, bo on to robił wszystko dlatego, żeby chronić swoją rodzinę, bo ci no to tak, to tak. To, ja nie, że on był tam przemytnikiem jakimś z wyboru, tylko z muzyki. No, ale wiesz, też miał takie te ludzkie emocje i sentyment do tych ludzi, z którymi gdzieś tam był, czyli do Jebrowa i do tej... Marty. Do tej Marty. Marty. Tak, która potem... nie wiem, czy to o nim, nie wyszło do końca, kto ją zabił, tak? Mi się wydaje, że to ten cień. Takie mam wrażenie, bo to nie było wyjaśnione. I tak naprawdę z drugiej części... Nie, czekaj. Teraz mi się przypomina, bo było tak, że ona była przypalana papierosami, tak? Tak. I pamiętam, że był taki odcinek, kiedy Rebrow zadzwonił do Grzywy i on te papierosy przypalał właśnie tak. Znaczy był taki charakter, że on tak właśnie dogaszał je w taki sposób, jak się właśnie... No Boże, ale na przykład nie jest to wyjaśnione na stówę, nie? Czy to... Nie, tak, no to nie ma tego. To no to ma. Może to był taki, wiesz, zabieg właśnie, żeby zmyłę zrobić, nie? A z drugiej strony końcówka, gdzie Grzywa tak naprawdę Rebrowa ratuje. To też Squire i właściwie on mógł go zabić, jak się na tym śniegu bili, mógł go zabić, miał karabin w ręku, mógł go zabić spokojnie na miejscu. Ale jakby on go chciał. Nie chciał zabić od początku, bo on jakby wiedział, że... On potem jakby próbował, nie? Trochę winy odkupić już no tak na sam koniec. Znaczy, bo jakby pierwszy sezon kręci się wokół tego, żeby stara Wataha tak cała miała zginąć, tak? I to on miał jakby kontynuować od tego siwego, tak? Te kontakty, bo to on był tam. No ale jakby w zabójstwie całej Watachy to ten cały Damiński z CBS-u, nie? Tam uczestniczył, bo on się przyznał w ostatnim tak. odcinku. No to oni jakby, służby. Ale też mam takie jak pierwszy odcinek drugiego sezonu się zaczynał, to jakby zaczyna się w podobny sposób od mocnego uderzenia, tak? Czyli w pierwszym sezonie zginęła cała Wataha, tak? No eksplozja, wow. A w drugim sezonie, no spoiler, jakby maszy odkrywają w tych piecach, w tych retortach wszystko, tak? To też jest taka makabra, nie? I zaczyna się właśnie od tego całe śledztwo, że kto ich tam prowadził, dlaczego... No myślę, że to jest fajny celowy zabieg, że od razu na Dzień Dobry masz trzęsienie ziemi. No i od tego jakby cały wątek śledczy. I wiesz, tak? No to muszą od czegoś zacząć, nie? No musi być trzęsienie, musi być bomba odpalona, nie? Że potem kto ją położył. Wracając do wątku, na czym skończyliśmy? Na Grzywie. Na Grzywie, tak. Który też gdzieś był jako drugoplanowy bohater mega fajnie pokazany. Ale nie wszystko znowu jest jakby w dwójce, w zakończeniu dopodomykane. No, wielu rzeczy nie wiesz, bo kończy się jakimś fajnym, efektownym ujęciem. Tak? Ale nie wiem, czego się nie dowiedziałeś z tego drugiego sezonu, bo... No co dalej z prokurator Dobosz, co z jej przełożonym,
jak to śledztwo potem wygląda, czy Rebrow przyjął ofertę, czy ten Markowski wrócił do służby. Moim zdaniem nie wyjaśnili znowu nic. Ale jakby ten wątek... Czy na przykład Grzywa został rehabilitowany w końcu? Wiesz, no, moim zdaniem jest mega dużo, dużo znaków zapytania. No ale jakby głównym wątkiem tego było to, żeby Rebrowa oczyścić zarzutów. No tak? Dobrze, no, dlatego... Bo w serialu też nie dzieje się to jakby akcja od razu, jakby z biegu, tak w sensie, że jest przejście z pierwszego sezonu do drugiego, tylko to się dzieje tam chyba 2 lata później, tak? Tak, ale dlatego ja też stawiam taką roboczą tezę na potrzeby podcastu, że kręcąc dwójkę, było to już rozpisane wątkowo też na trzecią część, która jakby zamknie już całość tak definitywnie. Czyli jak dla mnie, nie wiem, czy... Już nie zostawi żadnych znaków zapytania. Że będą trzeci sezon robić. Bo... Gdzieś słyszę, że czytałem, że są takie znaki, że nie wiem, nie za prędko na pewno. Co by jeszcze mogli w tym trzecim sezonie tam zmieścić, bo... No to o czym mówiłem teraz? No tak, ale to są już takie wątki poboczne i to jakby one nie wnoszą nic do głównej sprawy, nie? Masz wątek poboczny, ale jakby wyjaśnienia potem całości tego o 2 tachy, tak? Rebor wraca do służby i domyka jakby ten wątek, nie? Bo przecież, jak dobrze pamiętasz, Dobusz oskarżyła tego swojego szefa o to, że on ukręcił łeb śledztwu w sprawie Watachy. No czyli śledztwo nie było zamknięte. A on skoro... współpracował no z Tresiem, tak? No i właśnie jakby ten wątek powinien być otwarty na nowo. Szczególnie jeśli Rebrow jest oczyszczony. No ale skoro szczególnie jeśli wiadomo, że Krzywa wrócił. Przyznał do tego, że to on miał jakby udział w tym wybuchu, no ten koleżka z tego CBS-u, tak? No to i właśnie teraz wątek służb byłby spoko. Służby kontra gdzieś tam Straż Graniczna, wiesz, wszystko w takim ujęciu, takim dusznym, bieszczackim, nie? Moim zdaniem to było spoko. No tak, ale jakby mówię, drugi sezon spełnił rolę taką, że wyjaśnił ten wątek Rebrowa, tak? I chyba o to najbardziej chodziło. No nie wiem. Czyli co, nie uważasz, że trójka była potrzebna, o? Nie, mi się wydaje, że nie, że trzeci sezon już byłby na siłę taki robiony. Moim zdaniem bardzo, szczególnie, że to są takie wersje 6-odcinkowe, więc to nie można powiedzieć, że to stasiemce są. Tak, no. A jeśli by w tym trójce definitywnie zamknęli już wszystkie wątki, nie wiem, ktoś by może jeszcze zginął, no to różnie. I też niespiesznie, bo moim zdaniem jest potencjał i jest oczekiwanie takie, że był trzeci sezon. Tego, czego na przykład nie ma po drugim pakcie. Ten drugi pakt taki był już trochę obmierzły, nie? Moim zdaniem. Znaczy po pierwszym spodziewałem się też takiego mega kontynuacji tego samego poziomu. Pierwszy był bardziej tajemniczy, drugi był bardziej political fiction, ale tak średnio. Tak, tylko że pierwszy sezon się skończył. Tam Wojnowicz trochę ratował. Tak, no i jakby ta Popławska druga, która też grała w Watasze, tak? W pierwszym sezonie. No i Doraciński, no to nie ma co o czym mówić, tak? Bo on zawsze każdy film ratuje. To jest klasa. Nie? No, o tym pakcie to też już byś można rozmawiać, ale to nie jest akurat odcinek o tym, więc... Nie, ja myślę, że ten drugi sezon jakby dla mnie... Znaczy jakby był trzeci, to nie będę miał nic przeciwko, tak? Ale uważasz, że tak jakby się skończyło, tak jak skończyła się dwójka, czyli spoiler. No i koniec. Że Rebrow stoi na tym korytarzu. Tą kartkę za listem gończym bierze, wyrzuca do śmieci i koniec, tak? Czyli jest wszystko, zaczyna się od nowa jakby. Ale nic więcej ponad to. No to ja bym zajrzał trzeci. Moim zdaniem tych wątków jest trochę więcej, bo właściwie nie wyjaśnię. Moim zdaniem wątek samej Dobłoż zasługuje na to, żeby był pociągnięty dalej i dalej wątek Rebrowa już w służbie. Także, no ale to... To nie, bo może masz rację, tak? Może ja patrzę na to z jakiejś nie, swojej to nie, perspektywy. No, to subiektywne oceny, nie? Ty tak to widzisz, ja to widzę trochę tak. No ale co by nie mówić, to oboje się chyba zgodzimy z tym, że no, ten drugi sezon po prostu też spiął się na wyżyny jakby polskich... Ostatni odcinek i ta taka finałowa piosenka. Ona jest... To jest to, co śpiewała ta... Anna Karwan śpiewa z kimś tam. Ale... I to jest taki zespół cały. I to potem damy gdzieś tam olinkujemy. Tą piosenkę śpiewała ta... Jak się nazywała ta dziewczyna od Rebrowa? Zaraz ci powiem. I ta Ewa śpiewała tą piosenkę dokładnie na spotkaniu Watachy w pierwszym odcinku pierwszego sezonu. Tak było. I to jest piosenka, która się nazywa... Czy ona to śpiewa z zespołem? Zaraz ci powiem.
To jest po ukraińsku, nie? Śpiewane. Tak. No. I to na pewno ta Ewa śpiewała to tu jest przy tych aranżacja Łukasza Targosza, który właściwie robi chyba większość muzyki filmowej w Polsce. Tak mi się to skojarzyło też. A w każdym razie to jest właśnie Anna Karwan. O, to jest taka kołysanka trochę. No taka ludowa piosenka tak, jakaś, tak, nie? Tak, dokładnie. I jakoś partycypuje w tym jakiś ukraiński zespół, bo tam trochę jest ludowych takich instrumentów. W ten klimat się wbiło, to fajnie. Także to w tych Bieszczadach to naprawdę pasuje idealnie. No nie, mi to się podoba, strasznie ta finałowa piosenka jakby. No i... O, właśnie, tak gdzieś tam pewnie będziemy, nie wiem, do końca liczyć, może nie, zobaczymy jak to wyjdzie, bo tak właściwie płyniemy trochę, improwizujemy. No, tak najlepiej, nie? Nic nie przygotowywaliśmy, nic tu jakoś nie... No bo jakby jesteśmy na świeżo, więc wszystko z głowy idzie, to... Nie liczymy. Coś takiego, myślę, że wyższej kategorii, cięższej kategorii, że ten serial zadaje pytanie o moralność człowieka. I to jest takie fajne, bo nie wiem, pamiętasz cytat, gdzie Rebrow mówi, że dobrzy ludzie muszą czasami robić złe rzeczy. Ale tak. I czy to nie jest czasem tak, że poprzez ten serial, no nie wiem, autor powiedzmy, czyli reżyser, chce nam pokazać, że czasem złe rzeczy można usprawiedliwiać, jeśli prowadzą... Nie dzieją się bez przyczyny, tak? Tak. Że... Jeśli prowadzą... To tak filozoficznie trochę teraz gadamy, ale... No nie, no przecież to masz kilka postaci takich, które robią jakby złe rzeczy... Znaczy, wiesz, złe, no to, złe, no tak w cudzysłowie, bo to... No ale patrz, masz Rebrowa, tak? No. Może niejednoznaczne moralnie właśnie, nie? W tym sensie. Masz takiego Rebrowa, tak? Znaczy on w sumie, jak dla mnie, no to co robił, to było akurat słuszne wszystko, więc tu nic złego w tym nie widziałem, co on robił, bo grzywa, tak? No tu miałeś, tu robił, tu z jakichś tam przyczyn już osobistych, tak? Albo chciał też się jakoś zrehabilitować za to, co zrobił wcześniej. Ale większość bohaterów, Dobuch też tak miała, przeciwstawiała się przełożonemu, mimo tego, że dostała... No i ona chciała jakby... zrehabilitować się za to, że tamtą sprawę popiła trochę, nie? Miałeś tego Markowskiego, tak? Który też był szefem. Pora, coś tam... I wykorzystywał, nie? Swoją pozycję. Tak. Te alfabety Morsa tam puszczali sobie jakieś... wiadomości. Znowu miałeś tą całą zdrajczynię ze Straży Granicznej. No ale to była ta damięcka, tak, bodajże. Ta. Matylda. Chociaż ona akurat nie można powiedzieć, że robiła coś złego, by wyszło na dobre. Bo jak mówisz, ona robiła tylko dla kasy. Dokładnie. Tak, no, to, potem to... się już bała po prostu. No a potem tak ją chyba zastrzelili, więc. Dokładnie. Spoiler! Karma wróciła. No ale to jest akurat mała znacząca postać. Mi się cały czas wydawało na przykład, że jakby kretem będzie ten koleżka, ten co był tym dowodzącym tych tym grup. Drugim, nie? A on taki był właśnie taki... Ale właśnie on za każdym razem były takie ujęcia na jego twarz, jakby coś knuł, nie? Jakby wiesz, aha, tu usłyszałem coś, no, dobra, no. To teraz, aha, dobra. Jego wątek też nie jest zamknięty, nie jest powiedziane, bo on na końcu, jak Markowski... Cóż poszedł, w ogóle, że on doniósł do tych służb. Jedynie tyle, nie? Że był wtyką. Czyli on też był jakimś agentem, chyba mi się wydaje, ukrytym, tak? I podejrzewam, że on na bank w tym brał udział, tylko ten wątek ale jakby to został też pominięty. Właśnie nie jest domknięte. Co też gdzieś skłania mnie znowu do tego, że... Bo... Jakby dwójka i trójka zrobione jako duża całość, zakończone tam, gdzie trzeba, a finał dopiero, nie wiem, no, wolałbym, żeby to nie było rok po roku, żeby spokojnie... Wiesz. No tym bardziej, że wiesz, HBO akurat ma kilka też produkcji jakichś zagranicznych, więc myślę, że nie będą cisnęli akurat z tym wątkiem. Jeśli Watacha też fajny sukces odniesie za granicą, a z tego co słyszę, to jest dobry odbiór. Nie no, ja wiesz, jak do tylu krajów jest emitowane, to na pewno jest to, sukces. To ten sezon trzeci finałowy, bo więcej nie, no umówmy się. No, już. To nie jest seria no, nie jest ta Siemiec. No właśnie. To jest pewna jakaś jedna zwarta całość. Także mówię o tej moralności, nie? Że to jest fajne pokazanie w tych bieszczadzkich klimatach, że no to jaki charakter czasem, tak pokazuje... Ale to też na przykład masz na podstawie Łuczaka, który kryje przyjaciela. No ale to... Bo... No tak, no ale wiesz, masz ten dysonans, bo z jednej strony masz krycie przyjaciela, a z drugiej strony, no kurde,
według nich jest przestępcą, to może go wydać, nie? W tym układzie. No ale że masz, on był ze starej watachy, tak? Nie masz żadnej postaci, nie masz albo czarnej, albo białej. Każda postać jest trochę tak, wiesz, szara. Bo jakby może Bieszczady, nie wiem, bo w sumie nigdy nie byłem, tak? Ale wymagają czegoś takiego, żeby się dostosować do warunków, jakie panują. Czyli, że no jak jest tak, to idziemy w tą stronę. Nie. Jak jest tak... Na przykład... No to... Bieszczady jako bohater całego. No to my wygrali, nie? Bo to... Które tak naprawdę mocno oddziałują na każdą osobę, nie? No, pokazują właśnie ten charakter człowieka, tak? Czy jest wytrwały, czy przetrwa ten srogi klimat. Czy, taki. Czy jest zdolny do podjęcia decyzji, nawet takiej, która na pierwszy rzut oka wydaje się zła, no tak jak mówię, niejednoznaczna moralnie, ale on wie, że wiesz, dąży do jakiegoś większego celu, nie? Który na koniec końców może się okazać dobry. No, czyli widzisz, że jakby seria ma kilka takich warstw o jakimś podłożu moralnym, etnicznym, czy tam jakimś narodowościowym, tak, no, ale to już tylko jak tak się bardziej zagłębisz w tym. Ale to jest fajne, że w tym serialu właśnie możesz go na nuty rozbierać i jakby każda warstwa coś ci nowego pokazuje, bo każda mnóstwo seriali znam takich, które obejrzysz i tak jak leci, tak no, obejrzysz. To płaskie były, tak, no, bez jakby podtekstów, bez... I nawet nie masz siły, nie masz ochoty doszukiwać czegoś, bo tak... A Wataha jest specyficzna, bo nie dość, że tworzy ci świetny klimat, masz znakomicie rozpisanych bohaterów pierwszoplanowych, bardzo dobrych z drugiego planu, fabułę masz niejednoznaczną, zagadkową, miejsce jest po prostu i mega. To wszystko się składa na taką naprawdę bardzo dobrą całość. Dlatego tak jak ja na początku mówiłem, że moim zdaniem ta dekada to jest umowny oczywiście termin, nie? Ale moim zdaniem Wataha może aspirować gdzieś tam do miana najlepszego polskiego serialu ostatnich kilkunastu lat, powiedzmy w ten sposób. Jako całość, tak? Bo no nie, no to tak, nie rozwijając tego na sezony już, bo... Znaczy powiedzmy tak, dwójkę wyżej stawia niż jedynkę, ale jako całość to jest bardzo duża rzecz. Ta produkcja z drugim sezonem dojrzała, jeszcze bardziej dojrzała. Tak, no, to nie ma wątpliwości co do tego. Taki trochę się mroczniejszy klimat zrobił, taki trochę bardziej tajemniczy. Znaczy tak, taki musiał być, tak? Bo i to szanuję, bo nie zawsze, tak, wątek tego. Ale też nie zawsze jest tak, że drugi sezon, szczególnie jeśli pierwszy był bardzo dobry, ten drugi potrafi go pobić, a moim zdaniem tu to zrobili. Bo może dlatego, że mieli taką długą przerwę, tak? I mieli tyle czasu, no, żeby się zastanowić nad tym. To mówiliśmy o tym, nie? Że mogli spokoju, nie obiecywali nic, okej. Okay. Pierwszy sezon skończył się, to zaraz będzie drugi. A czy... Nie musieli gonić w piętkę, wiesz, nie musieli pisać na kolanie scenariusza, tak jak w Belfrze niektóre dialogi są po prostu kompletnie drewniane. Tak tutaj jakby każdy dialog coś wnosi, coś znaczy. To jest właśnie to, że Belfer po mega pierwszym sezonie teraz musi udźwignąć jakby ciężar tego wszystkiego, tak? Od wątku klimatu to duża jest rzecz, żeby coś takiego jeszcze raz powtórzyć, tak, w drugim sezonie. Nie mówisz? Nie dźwignął, spoiler. Nie mówię, że musi być taki porównywalny, ale żeby ten poziom trzymał równy, tak? Jesteśmy jakby w połowie drugiego sezonu i nie ma co nawet o tym mówić, czy udźwignął, czy nie, bo jak kolejne 5 odcinków będzie mega, to wiesz, to będziemy potem wszystko... Ty będziesz oczekiwał wszystko. Ja jestem przekonany, ja jestem jednak przekonany, no, że to będzie mega, tak? Zobaczymy. Na razie ja jestem rozczarowany, ale jakby już kończąc, bo widzę, że tu no, ładnie już 40 minuta wybiła. No jakby można o tym dalej mówić, tak? Bo mówię, to jest taki szeroko zakrojony temat akurat Wataha, że byśmy każdy wątek chcieli rozkładać na czynniki pierwsze, to by nam nawet nocy nie starczyło, tak? No wiadomo, nie? Ale to... Wydaje mi się, że gdzieś tam to dość fajnie omówiliśmy. Oczywiście, no można było pomyśleć wcześniej i na przykład po każdym odcinku podcast robić, nie? Tak jak na przykład my z Ciepłą robiliśmy po Grze o Tron. No, ale myślę, że... Ale to wydaje mi się, że takie sezonowe podsumowanie 6 odcinków to też jest spoko. Mnie cieszy strasznie to, że ta produkcja idzie w świat, że ludzie dostrzegają to, że w Polsce też potrafi się robić dobre seriale, nie tylko taką pulpę dla
ludzi w TVN-ach, w Polsatach, z tymi samymi aktorami wiecznie. No, bo jakbym, nie wiem, w takiej Watasze miał zagrać Karolak, no to przecież to straciłoby także to bardzo. Selektywny, fajny wybór aktorów. Moim zdaniem każda rola, nawet z Boberkiem, który jest komendantem, Królina, bardzo, no, bardzo jest dobra. Z komendantem, tak. No. Także, no także co? Raczej pozytywnie. Raczej bardzo pozytywnie. Nie, znaczy tak, jest pozytywnie i jakby... Ja z oczekiwaniem na trzeci sezon, ty umiarkowanie. Ale nie obrażę się, jak będzie trzeci sezon. No. Z wiarą, ale umiarkowanie tak. W stosunku do zakończenia z dwójki. No. Czyli jakby jesteśmy po dwóch sezonach w etapie. No myślę, że w tym miejscu już można by spokojnie kropkę postawić, tak jak mówiliśmy. Ja mam nadzieję, że wilki z Watachy zawyją jeszcze raz. W trzecim sezonie i więcej już nie. Krzychu umiarkowanie, ale też z wiarą, że to byłby dobry sezon. Znaczy może z wiarą, tylko że byłbym bardzo ciekawy, jak oni by to rozwiązali w tym trzecim. Co by tam chcieli zaproponować jeszcze, tak? W tym trzecim sezonie. To by mnie ciekawi. Zrobili... Myślę, że... Czemu nie? Hype będzie nakręcany, HBO... Tak łatwo tego projektu. Nie porzuci, bo to jest wartościowa rzecz i raczej byli po tym drugim sezonie jeszcze bardziej chwaleni niż po pierwszym, więc jest potencjał. Także to by było na tyle. Recenzja drugiego sezonu Watachy z nawiązaniem do pierwszego plus z kontekstami belfrowymi, no, i paktowymi, tak. To by było na tyle, a za jakiś czas na pewno usłyszymy się w odcinku podsumowującym drugi sezon Belfra z Maciejem Szturem, produkcja Kanal Plus. Choć jakby możliwe, że jeszcze w międzyczasie coś jeszcze innego wejdzie, tak? Bo możliwe, do końca Belfra zostało jednak 5 tygodni, więc... Na pewno na Czysta Kultura nie zamierzamy skupiać się wyłącznie na serialach, na filmach. Chcemy też otworzyć gdzieś tam front związany z grami, ale tak bardziej nostalgicznie, niekoniecznie to, co jest nowego na rynku, bo w tym aż tak nie siedzimy. Ale może ogólnie jakiś cykl, nie? Tak nam się marzy. Marzy, ale też nie chcemy obiecywać, bo wiadomo, jak to jest z obietnicami, wiadomo, jak to jest niekiedy z czasem. Wszyscy gdzieś tam mamy swoje zajęcia, ale możemy powiedzieć tyle, że na pewno się postaramy, a wasze gdzieś tam ciepłe słowa w komentarzach czy lajki na pewno nam pomogą w podjęciu decyzji. Dokładnie, więc jak będziemy gotowi już z naszymi marzeniami i projektem, to na pewno się o tym dowiecie. Dobra, to by było na tyle, także trzymajcie się ciepło, wchodźcie na Czysta Kultura, na nasze kanały, Twittera, Facebooka i Instagrama. I to by było na tyle, z tej strony Krzychu i Grzegorz, do zobaczenia. Dzień.